czy on napisze witam serdecznie, czy on, ona napisze, czy twoja osoba ukochana napisze po prostu witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów i nowych słuchaczy na moim kanale Orakel Miłości u Loelii. Ja jestem wróżka Loelia i zapraszam Was do wysłuchania tej wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Mam dwie grupy dzisiaj do wyboru, ale możecie oczywiście calutki film oglądnąć, ponieważ dwie rozmaite talie kart, które pokażą być może całą historię, dopowiedzą coś i tak dalej. Niemniej jednak zapraszam Was do wyboru jednej grupy Waszej ulubionej, która przyciąga Wam oko. Wasze oko w pierwszych 3 sekundach powinno gdzieś tutaj magnetyzować do pierwszej lub drugiej grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, taka oto talia i obelisk czerwony. Oraz druga grupa to taka talia Tarota i obelisk kwarcu górskiego, przeźroczysty. Także wybierzcie grupę. Ja proszę Was jak zwykle o subskrypcje nowe. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, to zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście napiszcie mi, którą grupę wybraliście, czy rezonuje z Wami, w jakiej części, tak? I lajkujcie z kciuczkiem w górę. Piszcie mi również e-maila. Jeśli chcecie wróżby indywidualne, zapraszam serdecznie. Mój e-mail znajdziecie w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach na moim kanale. Zaczynamy więc od grupy pierwszej, od kart Lenormanda, kochani. Grupa druga czeka. Czy on napisze? 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 Tak, napiszę. Napiszę, kochani, i będzie chciał wszystko naprawić. Będzie chciał też spotkania. Będzie chciał wyjaśnienia spraw. Ma nadzieję, że wszystko dobrze się jeszcze tu wyjaśni. Jakieś kłótnie, sprzeczki, które mieliście, konflikty. Chcę tutaj wyjaśnić, ponieważ jest też u niego frustracja, że coś tutaj nie poszło po Waszej myśli, nie poszło po jego myśli. Chcę to wyjaśnić i mamy kartę nowego początku, jedynka, oraz mamy wiadomość, tak? Czyli karta jeźdźca to coś, jakaś akcja, szansa, propozycja, aktywność, nie wiem, przyjedzie może autem, bo tutaj jest karta auta, karta właśnie podróży, karta też spotkania, karta wiadomości wysłanej. Także tak napiszę i będzie tutaj chciał właśnie pozytywne, dobre, zdrowe rozwiązanie, czyli zdrowe jakieś rozwiązanie spraw, tak, zdrowy rozwój spraw, by po prostu nastąpiła znowu, nie wiem, stabilność, spokój, tutaj, nie wiem, harmonia. Także tak napiszę. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, kochani. Grupa druga to karty Tarota i obelisk górski, kwarcu górskiego. Czy on napisze? Czy on napisze?
on napisze. Czy on napisze? Czy on napisze? W przełożeniu mamy 10 buław. 10 buław mówią o tym, że on jest przeciążony, że go przeciąża to, ta relacja. Nie wiem, to, że ma napisać, nie wie, czy ma napisać, czy nie ma napisać. Być może nastąpił jakiś, nie wiem, konflikt między wami, są jakieś problemy i jego to przeciąża, tak? 10 buław, kochani, to na pewno no, przeciążenie, jakaś, nie wiem, koniec jakiejś drogi aktywności. Tutaj może on myśli, że to jest koniec już, że nie będziecie chcieli już, dlatego przeciąża. Mamy królowę kielichów, czyli myśli tutaj o was jako o królowie kielichów, czyli pięknej kobiecie, romantycznej, pełnej emocjonalności, pełnej miłości, czyli widzi was jako boginię miłości, ale mamy tutaj cztery pentakle. Tutaj on trzyma jakby na swoim, tak? Jest uparty bardzo, jest skąpy również, uparty, czy oszczędny, czy trzyma się starych swoich struktur, starych swoich racji, starych swoich spraw. No jest to często też karta skąpca, osoby właśnie takiej, że trudno mu się zmienić, trudno zmienić mu swoje jakieś reguły zapatrywania, nie wiem. Także tutaj ciężko mu zmienić się i mamy 8 kielichów. Tak, 8 kielichów, kochani. No, 8 kielichów to odejście od uczuć, od emocji. Rozstanie, odejście, zostawienie uczuć, emocji, które jemu nie służą, rozstanie, tak? Dużo jakichś sekretów też niewiadomych, tajemnic, raczej pozostawienie tutaj uczuć i trzymanie przy swoim, tak? Też poprzez skąpstwo i upartość. Też królowa, która się tutaj, ta bogini, która się odwraca jakby też od tych uczuć, no i to go przeciąża, że po prostu, nie wiem, jakieś odejście jest tutaj, zostawienie tego związku, tej relacji, no i przeciążenie tą sytuacją, nie wiem, czy jakiś konflikt, jakaś kłótnia, jakieś problemy tutaj w tej relacji. Natomiast mamy ostatnią kartę, która wypadła, kochankowie, wielkie arkana, tak, 6 karta. I ta karta, kochankowie, tutaj mówi o tym, w tym całym czytaniu jest jakieś rozstanie, jakieś przeciążenie, jakiś smutek, jakiś skąpstwo, upartość, ale ta ostatnia karta mówi o tym, że on napisze, ponieważ chce, byście byli kochankami, byście byli zakochani. I jeszcze w kontekście właśnie tej karty królowa, kielichów i kochankowie, po prostu on wie o tym, że jest tu potencjał na miłość, czy na piękną intymność, na piękne spotkania, emocjonalność, romantyczność, że ty jesteś osoba pytająca, pełna romantyczności, tak? Pełna emocji. I tutaj on chce, niemniej jednak, pomimo tych turbulencji, problemów tutaj, które widzę, i odejścia, nie wiem, sprzeczki, kryzysu, on chce, by ten związek został, by ci kochankowie właśnie tutaj
przetrwali, tak, żeby to dalej się toczyło. Także on będzie pisał, tak? Będzie pisał pomimo swojego przeciążenia, być może tutaj potrwa to, ponieważ potrzebuje czasu, ale będzie pisał. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.